Kolejne pytanie. Panie przewodniczący, zacznę od gratulacji. Jako były członek PZPR nie jest pan z mojej bajki, natomiast... Bardziej się zastanawiam, na czym pan skończy. Natomiast niewątpliwie jest pan jednym z bardziej inteligentnych gości tego programu, których widziałem się jednostą za 5 lat. Słyszał pan, panie redaktorze? Słyszałem. To, co pan powiedział przed chwilą... Co pan powiedział przed chwilą potępienie zbrodni wołyńskiej, no, tego ludobójstwa, to tylko potwierdza, że jest pan inteligentnym człowiekiem. A nie pyta natomiast pan przejdźmy do pytania. Tak, pani to nie pytam. Kuchnijmy sobie na amerykańskie wybory. One, jak wiadomo, przed właściwymi wyborami mają tak zwane prawybory, czyli primaries. To znaczy członkowie bądź też zarejestrowani sympatycy partii republikańskiej czy też demokratycznej głosują najpierw wewnątrz swojego grona, który to kandydat będzie kandydatem w tych wyborach właściwych. I ono to się nie odbywa tylko w wyborach prezydenckich, ale też w wyborach różnego szczebla, różnego typu w Ameryce. Mam pytanie, czy według pana byłoby właściwe, żeby takie właśnie prawybory wdrożyć również w Polsce, żeby skończyło się to, co jest teraz, żeby dany partyjny lider, jak ten gromowładny Zeus, wskazuje od Przemyśla do Szczecina, kto będzie jedynką w którym okręgu, żeby zamiast tego decydowały partyjne doły. Czy to pana zdaniem posłużyłoby polskiej demokracji, posłużyłoby to społeczeństwu obywatelskiemu? Liczę na pana odpowiedź. Oczywiście tak, ja jestem zwolennikiem społeczeństwa obywatelskiego, samorządności. Złotówkę zawsze w Krakowie na ulicy lepiej widzieć z Krakowa niż z Warszawy. Poruszył pan taki temat, na którym sobie pozwolę popłynąć. Oczywiście jestem zwolennikiem tego, żeby były prawybory. Bo muszę panu powiedzieć, że jakby były te prawybory, to Sojusz Lewicy Demokratycznej w ostatnich wyborach prezydenckich nie wystawiłby Magdaleny Ogórek jako kandydatki. Po prostu się okazało, że członkowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, którzy to krytykowali, są o wiele mądrzejsi od kierownictwa, w którym zasiadałem. W związku z tym pewnie byśmy byli w parlamencie. Pani Magdalena Ogórek nie mówiłaby tego, co w tej chwili mówi. Ja bym spokojnie spał, a lewica by była mądrzejsza. Także oczywiście, prawybory by się przydały. Nie spodziewał się pan tego, że to powiem. Powiem panu szczerze, ja też nie. Kandydatkę SLD wyprzedził Janusz Korwin-Mikke. Wie pan co? Rozumiem, że w tej chwili chodzimy po obrzeżach polityki, tak? Pan przewodniczący.